Szanowni Państwo, nie wiem, czy poradzę sobie z dzisiejszym wystąpieniem, ponieważ wciąż pozostaję pod ogromnym wrażeniem myśli, że starożytni Grecy nie znali pojęcia żony. Nie wyobrażam sobie tamtej rzeczywistości, natomiast mam nadzieję, że ten wykład i ta krótka sesja pozwoli nam zrozumieć, jak wielką rewolucję przyniosło chrześcijaństwo, właśnie doszacowując rolę kobiety i doszacowując rolę żony. Biblia jako zapomniany fundament cywilizacji europejskiej, europejskiej kultury. Na samym początku pozwolę sobie rozpocząć od oficjalnego pomnika ateizmu, który w 2013 roku pojawił się w Stanach Zjednoczonych w mieście Strake. Jest bardzo ciekawy, dlatego że zawiera szereg cytatów, z których jeden jest szczególnie wart naszej uwagi. Otóż założycielka organizacji amerykańskich ateistów, Madeline O'Hare, stwierdziła tak: ateista uważa, że powinno się wybudować szpital zamiast kościoła. Ateista uważa, że należy działać, a nie modlić się. Ateista dąży do angażowania się w życie, a nie do uciekania do śmierci. Wreszcie ateista chce wyleczenia chorób, przegnania ubóstwa i wyeliminowania wojen. Na pierwszy rzut oka widzimy tutaj bardzo wyraźnie zarysowany kontrast. Chrześcijanie, ci, którzy budują kościoły zamiast szpitali, ci, którzy nie są zainteresowani działalnością, aktywnością społeczną, wolą się w tym czasie modlić, ci, którzy nie są de facto zainteresowani wyleczeniem chorób, przegnaniem ubóstwa, wyeliminowaniem wojen, tylko interesują się swoją wąsko rozumianą religijnością. A więc jak to jest? Czy rzeczywiście z Pisma Świętego da się wywnioskować przekonanie, że chrześcijanie nie powinni angażować się społecznie, czy rzeczywiście Pismo Święte nie przyniosło żadnych wymiernych korzyści dla naszej kultury, nie będąc jej fundamentalnym budulcem? Szpitale zamiast kościołów, działanie zamiast modlitwy, jak to w istocie jest? Czy chrześcijaństwo jest hamulcowym postępu? Czy rzeczywiście aktywność społeczną zastąpiliśmy modlitwą, biernie przyglądając się problemom świata? Wszystkie te zarzuty, one mają na celu przekonać nas, że chrześcijaństwo jest absurdalnie niedopasowanym tworem do naszej współczesnej rzeczywistości. Że jest jak Neron, który śpiewa swoje obłąkańcze pieśni, a gdzieś tam w tle płonie Rzym. Że może być symbolizowany przez księdza, który wygłasza kazanie o Trójcy Świętej do umierających z głodu afrykańskich dzieci. Pewna absurdalność, pewne odrealnienie, oderwanie od codzienności i rzeczywistości problemów współczesności. A więc czy chrześcijaństwo zakorzenione w nauczaniu Pisma Świętego, o którym tyle dzisiaj mogliśmy słyszeć, czy ma coś na swoją obronę? Tak, ma na swoją obronę fakty. I postaram się dzisiaj dowieść przed Państwem, cytując klasyka, oczywistej oczywistości, że ludzie, którzy najmocniej wierzyli w tamten świat, uczynili najwięcej dla tego świata. I że to paradoksalnie chrześcijaństwo, wywodzące swoją dynamikę z treści Pisma Świętego, położyło fundament pod wszystko, czym zwykła się szczycić nasza europejska cywilizacja. To chrześcijaństwo zainicjowało prawdziwy postęp, przynosząc jednocześnie prawdziwą rewolucję. Jakie zatem idee legły u podstaw cywilizacji Zachodu? Powszechnie w piśmiennictwie wskazuje się, że nasza kultura zapuszcza swoje korzenie w trzech odrębnych systemach myślowych. Po pierwsze, możemy mówić o prawie rzymskim, jako o czymś, co kształtowało naszą prawną wrażliwość i intuicję, pomagając również zorganizować społeczeństwo. Po drugie, możemy mówić o filozofii greckiej, ze szczególnym wskazaniem na ontologię platońską. Ktoś kiedyś powiedział, że cała filozofia europejska jest jednym wielkim przypisem do Platona. Ale, co ciekawe, dosyć jednoznacznie wskazuje się, że również chrześcijaństwo może być uznane za trzecią składową europejskiej kultury i cywilizacji. Chrześcijaństwo zakorzenione w nauczaniu Pisma Świętego, wywodzące swoją dynamikę, swoją siłę, swoją energię właśnie z tego przesłania, które oferuje nam Biblia. Cóż tak unikalnego przyniosło nam chrześcijaństwo, czego nie można byłoby wywieść z innych systemów i wierzeń? Zanim odpowiem na to pytanie, postaram się zaznaczyć na wstępie, że poprzez chrześcijaństwo rozumiem właśnie pewien system przekonań legitymizujący się odwołaniem do Biblii, do Pisma Świętego i właśnie stamtąd wywodzący swoje naturalne i najbardziej fundamentalne przekonania.
nie będę używał słowa Biblia, będę używał częściej słowa chrześcijaństwo, ale nie należy przez to rozumieć dwóch całkowicie odrębnych pojęć. Chrześcijaństwo rodzi się, wywodzi z Pisma Świętego, a Pismo Święte, w szczególności w ramach Nowego Testamentu, wywodzi się z chrześcijaństwa, z myśli ewangelicznej. Więc pierwszy punkt, pierwszy obszar, w którym chrześcijaństwo możemy uznać za całkowicie rewolucyjne, to jest zorganizowana troska o słabych, wykluczonych i potrzebujących. Potrzeba podkreślić z całą stanowczością, że jest to idea czysto chrześcijańska i to właśnie chrześcijanie zainicjowali tego rodzaju działalność. To właśnie chrześcijanie w sposób zorganizowany zaczęli pomagać tym, którzy byli wykluczeni społecznie. Chrześcijański filozof Arystydes już w 125 roku naszej ery, a więc bardzo wcześnie, opisywał gminę chrześcijańską następującymi słowy. Jeżeli jest wśród nich jakiś człowiek ubogi, ktoś, komu brakuje i znajduje się w potrzebie, a chrześcijanie nie mają chwilowo potrzebujących dóbr, aby mu w ten sposób usłużyć, to poszczą przez 2 lub 3 dni, żeby zaspokoić potrzebę tego człowieka. Cesarz Julian Apostata, który pragnął zniszczyć chrześcijaństwo w IV wieku, dynamicznie się wtedy rozwijające, narzekał, że ci bezbożni Galilejczycy, oni karmią nie tylko swoich ubogich, ale i naszych. Z kolei chrześcijański apologeta Tertulian, żyjący na przełomie II i III wieku, z dumą dodawał, że pieniądze, które są przekazywane na świątynie starych bogów, wykorzystywane są na wino, na rozrywkę i na tymczasową przyjemność. Natomiast środki przekazywane na rzecz wspólnot chrześcijańskich redystrybuowane są do ludzi potrzebujących i biednych. I nie ulega żadnej wątpliwości, że to, co czynił Kościół w tamtym okresie, było absolutnie niespotykane w skali starożytnego świata. W 250 roku Kościół w Rzymie, tylko Kościół w Rzymie, utrzymywał 1500 biednych osób. A wiele różnych lokalnych kościołów posiadało swoje pomieszczenia, w których magazynowały oliwę, wino, odzież dla osób, które najbardziej tego potrzebowały. Konstantyn to później usankcjonował. Te pomieszczenia zamieniły się w magazyny, a kościół tak naprawdę stał się pierwszą na zachodzie zorganizowaną instytucją opieki społecznej. Sam ten pomysł wywodzi się zatem bezpośrednio od chrześcijaństwa. Pierwsze szpitale w Polsce zostały założone przez zakon cystersów, obiekty we Wrocławiu i w Jędrzejowie. Skąd to wszystko? U samego serca chrześcijaństwa leży przekonanie, że miłość do Boga wyrażamy poprzez miłość do bliźniego. Dlaczego tak łatwo o tym zapomnieliśmy? Spójrzmy na drugi obszar, upodmiotowienie kobiet i dzieci. Tak naprawdę to chrześcijaństwo odpowiada za upodmiotowienie kobiet i dzieci. Chociaż brzmi to niewiarygodnie, w przedchrześcijańskiej Europie normą była praktyka porzucania niechcianych dzieci, szczególnie dziewczynek, które były skazane na bardzo tragiczną śmierć, często gdzieś padając łupem dzikich psów albo dzikich ptaków. To chrześcijaństwo wystąpiło przeciwko tym praktykom. To apostoł Paweł powiedział, w Chrystusie nie ma mężczyzny i kobiety, jesteśmy równi. Kościół czynił coś, co bardzo rzadko czyniły jakiekolwiek religijne stowarzyszenia i wspólnoty w starożytności. Otworzył swoje drzwi w całej pełni i rozciągłości, nie tylko dla mężczyzn, ale i dla kobiet, co w starożytności było absolutną rzadkością. Oto kobieta, która w starożytnej Grecji często była wyłącznie jakimś elementem składowym majątku swojego męża, nagle zyskuje podmiotowość, staje się siostrą w Chrystusie. Apostolskie nauczanie w wielu różnych miejscach nawołuje mężczyzn do traktowania kobiet z szacunkiem, zakazuje rozwodów, nawołuje do tego, żeby troszczyć się o wdowy, osoby, które miały być może najbardziej tragiczny status społeczny w tamtych czasach. To chrześcijańscy cesarze próbowali dostosować prawodawstwo do wyznawanej wiary i nadawali kobietom szereg ochronnych praw, które nie były znane wcześniej w starożytnym świecie. Zatem to chrześcijaństwo odpowiada za uprzedmiotowienie kobiet i dzieci. Dlaczego tak często o tym zapominamy? Trzeci obszar, uniwersalna godność osoby ludzkiej. To chrześcijanie stwierdzili, każdy człowiek jest wartościowy. Pozostaje bezspornym faktem wśród historyków, że jest pewnym fenomenem socjologicznym mówienie o wspólnocie chrześcijańskiej w starożytności. Nie było innej wspólnoty tak egalitarnej.
otwartej na kobiet i mężczyzn, wolnych i niewolników, bogatych i biednych, na tych, którzy byli na samym szczeblu drabiny społecznej i na tych, którzy wspinali się po niej gdzieś na samym dole. To chrześcijaństwo stwierdziło, że człowiek stworzony jest na Boży obraz i podobieństwo, a Chrystus, Boży Syn, umarł na krzyżu właśnie za człowieka. Zatem człowiek posiada w sobie autonomiczną, obiektywną wartość, która powinna być zauważona i doszacowana. W Chrystusie niewolnik i jego Pan byli równi, wspólnie się modlili, wspólnie mogli oddawać Bogu cześć, stanowili jedną wielką rodzinę. Niewolnictwo zostało zniesione dopiero w XIX wieku, swoją drogą poprzez zorganizowane wysiłki chrześcijan, ale już wtedy nie było osób bardziej zatroskanych losem niewolników niż pierwsi chrześcijanie i niż ojcowie Kościoła. Uniwersalna godność osoby ludzkiej jest pochodną chrześcijańskiej teologii. Pytanie brzmi, dlaczego tak łatwo o tym zapomnieliśmy? I wreszcie czwarty obszar, ostatni, na którym chciałbym się dzisiaj skoncentrować. Nauka, edukacja i postęp technologiczny. Wydaje się, że nie ma żadnej styczności pomiędzy chrześcijańską teologią a nauką, a współczesna popkultura często tworzy pomiędzy nimi sztuczny, wydumany i całkowicie nierzeczywisty konflikt. Natomiast to chrześcijaństwo umożliwiło coś, co uznajemy bodaj za największe osiągnięcie naszej cywilizacji. Wspaniały postęp naukowy i technologiczny. Zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, Melvin Calvin, stwierdził, że podstawowa idea nauki bierze swój początek właśnie w nauczaniu starożytnych Hebrajczyków i w nauczaniu, które zostało przejęte przez chrześcijan, a które mówiło, że świat został stworzony przez jednego Boga i jest zarządzany przez jednego Boga, a w związku z tym możemy uprawiać naukę. Bo jeżeli mielibyśmy do czynienia, tak jak funkcjonowało to w pogańskiej Grecji czy w innych kulturach pogańskich, z mnóstwem różnych bóstw, których każde zarządzało swoim terytorium według własnego kaprysu i bez żadnych obiektywnych, uniwersalnych praw, uprawianie nauki byłoby niemożliwe. To chrześcijaństwo tak mocno zaakcentowało przekonanie, że świat jest racjonalny, ponieważ pochodzi wprost z boskiego umysłu, który jest doskonale racjonalny. My dzisiaj często argumentujemy, że prawodawca istnieje, ponieważ odkrywamy prawa naturalne, które rządzą przyrodą i materialną rzeczywistością. Ale nowożytna nauka zaczęła się w innym miejscu. Ludzie tacy jak chociażby Kartezjusz, chociażby tacy jak Mikołaj Kopernik, wielu innych wybitnych naukowców mówili tak, jeżeli prawodawca istnieje, jeżeli istnieje doskonały stwórca widzialnej materialnej rzeczywistości, to należy domniemywać, że rzeczywistość materialna jest uporządkowana, należy domniemywać, że może być obiektywnie badana, poznawana, odkrywana i opisywana w uporządkowany sposób. To z samego serca teologii chrześcijańskiej wywodzili jakikolwiek sens uprawiania nauki, jakikolwiek sens mówienia o racjonalności wszechświata. Zatem, szanowni słuchacze, wiara w racjonalność wszechświata, wiara w możliwość odkrywania obiektywnych praw opisujących funkcjonowanie wszechświata, wiara w racjonalność mechanizmów rządzących widzialną rzeczywistością, a wreszcie przekonanie, że nasze instrumenty poznawcze są dopasowane do rzeczywistości, którą badamy i mogą ją w sposób właściwy percypować. Wszystko to znajduje swoje ideowe, faktyczne uzasadnienie wyłącznie w teologii chrześcijańskiej. Pytanie brzmi, dlaczego tak łatwo o tym zapomnieliśmy? Wszystko to, o czym dzisiaj mówiłem, tak naprawdę powinno być abecadłem światopoglądu współczesnego Europejczyka. Powinno być punktem wyjścia do interpretacji przeszłości. Powinno być kryterium definiowania naszej tożsamości. Zamiast tego mamy jednak całkowity odwrót od wszystkiego, co zaoferowało nam chrześcijaństwo. Mamy do czynienia ze sztucznym i niepoważnym kwestionowaniem przydatności chrześcijaństwa dla społeczeństwa, czego wyrazem są m.in. te buńczuczne hasła na pomniku ateizmu, które wcześniej miałem nieprzyjemność zacytować. Ozdobne Biblie często leżą w naszych domach, gdzieś na ostatnich zapomnianych półkach i tak naprawdę nigdy nie będą właściwie czytane. A później symbolem naszej wiary staje się Częstochowa, również dlatego, że często się ją chowa. Chowamy naszą wiarę, bo wydaje się nam czymś wstydliwym,
wydaje się nam być czymś nieprzystosowanym do rzeczywistości. Wydaje nam się, że jest intruzem w naszym współczesnym świecie i że tak naprawdę stanowi raczej zagrożenie niż gwarancję bezpieczeństwa. A przecież jest zupełnie inaczej. Podsumowując, amerykański myśliciel Richard Weaver napisał kiedyś znakomitą książkę pod tytułem Idee mają konsekwencje. I to jest prawdą. Chrześcijaństwo również ma konsekwencje. Konsekwencje wspaniałe, poruszające serce i umysł, z których wyłącznie niewielką część mogliśmy dzisiaj omówić. I kończąc, chciałbym przywołać słowa profesora Władysława Bartoszewskiego, który powiedział, a właściwie to zwykł mawiać dosyć często, prawda nie leży po środku. Prawda leży tam, gdzie leży. Dziękuję bardzo za uwagę.